Cześć, witajcie na... O właśnie, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest Hubo of Life. Proszę Państwa, jestem przed dworcem, no i zbieram, że tak powiem, datki na cele dobroczynne, natomiast no tutaj widać, pani się zatrzymała, chce z nami porozmawiać, spróbujmy. O, dała 36, dziękuję bardzo serdecznie. Mamy 413 koron w tym momencie na naszym koncie bankowym. O, tutaj pan sobie jara papieroska. Zobaczmy, jest trudny, więc nie wiem, czy się uda. No niestety, no nie udało się. Ale za to sobie zwiększyliśmy tam troszeczkę poziomy. Dobra, zobaczmy, tutaj też pan jest trudny. No nic, to trzeba będzie rozwijać, ten jest łatwy. Zobaczmy. 50. No nie dał. Przy 50% nic nie dał. Szkoda. Generalnie rzecz ujmując, patrzę tutaj, słuchajcie, o, bo teraz wam mogę pokazać, słuchajcie, teraz przy tej gadce. Tutaj mamy temperaturę, która obowiązuje teraz. Tutaj mamy pasek naszego wychłodzenia, o, w ten sposób powinienem to powiedzieć. Ten czerwony to jest pasek życia, ten zielony to stamina, a tutaj pod spodem mamy te kreseczki, to jest nasza siła woli. Zobaczmy, ten jest łatwy, zobaczmy co... Ach, kurczę. Mogłem nie klikać, no trudno. No, to sporo osób teraz tutaj chce z nami gadać. No i żebranie mamy na nowym poziomie, bardzo fajnie. Wiecie co, w innych okolicznościach to by nie było fajne, to głupio powiedzieć, że żebranie mamy na nowym poziomie, bardzo fajnie, nie? To tak głupio brzmi, że koszmar. Tutaj ludzie co chwila z dworca wychodzą, więc to jest dobry motyw. No nic nam nie dała, szkoda. Sobie jeszcze chwilę tutaj pożebrzemy i za chwilę skoczymy dalej. No niestety nie udało się. No, a pan? Nie, a pan? A day. No, a pan? Nie, a pani? No nie, poszła jakaś taka fala, no i teraz pewnie nikt nie będzie... O, tu pani będzie chciała dać. No, proszę bardzo, zobaczmy. 60, pięknie, bardzo dziękuję. 446 koron, dobrze jest. No, ale ty, no właśnie, byś chciał uciec. Ten jest średni. Różnie to się może skończyć, ale spróbujmy. Ach, kurczę, szkoda. No nic, ale żebranie przynajmniej jakoś tam się podniosło. Próbuję dobić do 500. Co już niewiele mi trzeba. Okej, okay, dobra, dał piątkę. Nasra? Oby nie. Oby nie. No dobra. 49 koron jeszcze mi jest potrzebne do tego, żeby... no, żeby stąd pójść. A dlaczego chcę akurat tyle? No, dlatego, że po pierwsze, chcę sobie kupić latarkę. Przyda się, zdecydowanie. Druga kwestia, chcę kupić łóżko. Tak de facto to nie wiem, ile ta latarka kosztuje. Nie pamiętam po prostu. Ale zdecydowanie się przydaje, bo... Bo jak jest tak ciemno jak w szambie, nic nie widać, to jest kiepska sprawa. Dobra, rzucił piątką i to bez niczego. On jest trudny, więc spróbujmy. No niestety, no nie udało się. A ty? A, gdzieś ciała. Bez łapówy? Dobra, spróbujmy, bo ona jest łatwa. Spróbujmy. A, kurde, nie udało się. O, nie zdążyłem. No dobra, walczymy dalej, walczymy już niewiele, co tam zostało nam tak na dobrą sprawę. Pamiętajmy o tym, że to nie jest nic strasznego, że my od nich pieniędzy nie dostajemy, a to ze względu na fakt, że przynajmniej levelujemy sobie gadkę oraz żebranie. Jest to dosyć istotna kwestia. Także tutaj no, trzeba to robić, najlepiej robić to na samym początku. Zobaczmy, czy ktoś tutaj... Nie? Ty? Nie? Tylko się trzeba trochę olatać, nie? O, zbir nas dorwał, kuźwa. Nie mam... ile nam zabrał? 136. No, widzicie, tego się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się tutaj zbira, widzicie? No, różnie bywa. No, czasami się zdarzają w takich miejscach randomowych. No, kto mógł przypuszczać?
Powiem wam szczerze, że pierwszy raz mnie tu Zbir zaatakował. Dobra, to ja mam pomysł. Może chociaż na latarkę. To łóżko jest mi koniecznie potrzebne. To zrobimy ciut inaczej. Skoczymy sobie kupić latarkę. Gdybym miał tak na dobrą sprawę... Czekajcie, czy w ogóle to jest otwarte? Tu była latarka? Tak, tu jest latarka. Ile on kosztuje? 50. Dobra, to tak. Latarkę, jasne. I jeszcze 30... Tam minimum bym potrzebował do tego, żeby... O, od razu lepiej. 30 potrzebuję do tego, żeby kupić łóżko. I nie odejdę, póki tego nie dostanę. Nie... Adej. Jakie idź precz? Spadaj. Dawaj pieniądze. Ano. Ahoj. Ta jest średnia. No nic nie dała. No nie dała. No trudno, ale tutaj co chwila ludzie też wychodzą. To jest dla mnie fajna miejscowa. O, to możemy sprawdzić. Nie ma nic. A policja to tam zazwyczaj nie chce dawać. Aczkolwiek wziąłem sobie za punkt honoru, że trzeba kiedyś zmolestować policjanta na tyle, żeby dał pieniądze. To jest dla mnie, słuchajcie, fajna miejscowa jak leje, bo pamiętajmy o tym, że my tutaj mokniemy. O, fajnie, dał. Super. I jak leje, to tutaj dobrze jest się schować, żeby nas nie przemoczyło, bo wtedy szybciej robi nam się zimno, niestety. No jest nieprzyjemnie. Więc jak pada, to ja się tutaj chowam, pod tym dachem. Tutaj co chwila ludzie wychodzą, więc jest trochę spokojniej. Jak chce się tak odprężyć, nie ganiać w te i we w te. Przesłuchanie. to tu się właśnie chowam. Normalnie. No nie udało się. No nie zawsze się udaje. Chciałbym ciut więcej jeszcze tych pieniędzy ogarnąć. Tylko i wyłącznie po to, żeby mieć jakiś zapas. Oczywiście chciałbym tak, nie wiem, no jeszcze może ze 30 i będę uciekał. O, dała 5. No tutaj, no ale dobrze, no 5 dała, okej. Jeszcze tam chwileczkę. No, pani też chętna. Proszę bardzo, pani średnia jest. Zadanie zostało zaktualizowane, okej. Dobra, zaraz będziemy uciekać. No i? Pan tutaj? No co chcesz? No pieniądze, kuźwa, no. Za las. No to dobranoc. Ktoś jeszcze by chciał tutaj coś sypnąć? Nie? Zobaczmy, jak my tam stoimy w ogóle ze spaniem. Morale 28... O, zimno jest, dobra. To spadamy. No niestety, no już temperatura spadła na tyle, że nas wychłodziło. Ja zapomniałem na to patrzeć. No teraz szybciutko. To jest, słuchajcie, tutaj ten skrawek terenu, tu to jest nasza kanciapa. My tu się będziemy budować. Ale ja pędzikiem biegnę, żeby się ogrzać za darmo. W tej chwili, żeby się ogrzać za darmo. Bo i tak tam lecę po łóżko. Zobaczmy, czy coś tu jest. To zgarniamy. Nie grzebię w śmietnikach, bo można sobie ubranie poszarpać, co nie byłoby zbyt dobre. Na razie się rozwijam. To taka moja strategia jest. Tak sobie tu obrałem. I w ten sposób sobie tutaj funkcjonuje. Za chwileczkę nałapiemy ciepełka. Jak widzicie, to ciepło podskakuje tam w lewej górnej części ekranu. Nie możemy dopuszczać do tego, żeby się wychładzać w ten sposób, dlatego że poleci nam czerwony pasek, czyli pasek zdrowia. Pasek zdrowia również poleci, jeżeli którykolwiek z tych czynników zejdzie dosyć nisko. Ja widzę, że morale mamy na 24%, ale że jeszcze nie jest napisane, że morale mam zdruzgotane, to nie wykorzystuję mojego pornolka, bo trochę mi go szkoda, nie? Natomiast podniosłem sobie temperaturę, więc biegnę do Draxa i Drax miał wyra za 300. Może będzie miał za 100, co by było bardzo fajne, ale widzę, że nie. Tu 300, tu 300 i tu 300. No dobra, no to kupię... Co to za miska? Dobra, to kupię to łóżeczko. To już takie lepsze będzie. Czyli mamy
improwizowany stół i mamy skórzaną kanapę. Byłoby lepiej, gdybym miał na początek łóżko za stówę, bo pieniądze są potrzebne. No nie spodziewałem się jedynie tego zbira, ale trudno, już tam pal 6, te 163 korony do odrobienia. Dobra, to teraz rzecz jest następująca. Biegniemy pędzikiem do naszej kryjówki, tak żeby za bardzo się nie wychłodzić. Patrzymy jeszcze, co tutaj po drodze jest. Dobra. Bo z takich rzeczy to można pozgarniać, nie ma problemu większego. Tylko żeby się za długo nie szlajać bez powodu. A to ze względu na tę temperaturę nieszczęsną. Zaraz będziemy budowali, zaraz sobie rozpalimy ogieniek. I będzie dobrze. No i dobra, jesteśmy w schronie, nie w dziurze. No, skojarzenia dziwne mam, ale to nic. Proszę się tym nie przejmować. Postawimy sobie nasz stolik, może w ten sposób, o, pyk, ciach, użytkowe. No i mamy naszą kanapę. No i tę kanapę ja chcę postawić jak najbliżej tutaj tej beczki. Kiedy można ją postawić, to pali się na zielono. To jest za blisko beczki. O, moje morale są zdruzgotane. No i teraz co ja robię? Otwieram sobie ekwipunek. Aha, otwieram sobie ekwipuneczek i czytam pornolka. Pyk. I już morale jest na stówę. Nie wiem, jak pornol wpływa. Nie wiem, jak pornol wpływa na to, ale... Czekajcie, bo tutaj... Tutaj jeszcze poczekam, aż mi spadnie ten 1%, bo szkoda tego 1%. No i co? I teraz, słuchajcie, jak tam ze spaniem? 43%. Wychładzamy się, więc od razu sobie tutaj rozpalę w piecu. To mogę zjarać, bo to już ta zdrabka i tak jest przegrana. I jeszcze bym chciał gazetkami trochę dopalić, jak widzimy, tak powiedzmy godzinka z hakiem, myślę, że tyle wystarczy, rozpalane, ja się od razu, tylko się zagrzeję i od razu jak się zagrzeję, to kładę się spać, żeby sobie odnowić tam wytrzymałość? Nie wiem w sumie, jak to nazwać. Nie, może wy macie lepsze określenie na to. Natomiast już nam temperatura podskoczyła i teraz ja się od razu kładę. Pyk. I teraz nam się mierzy wypoczęcie. I kiedy tylko ogień zgaśnie, zacznie mi spadać temperatura. Jak widzimy, ona się utrzymuje w tym momencie w miejscu. Niezależnie, dlaczego ja się w ogóle grzałem? Bo niezależnie na którym tutaj pułapie by ta strzałka się nie znalazła, powiedzmy, że byłaby gdzieś tu i położyłbym się spać, ona by tak została. Nie podniosłaby się w momencie, kiedy bym się położył, nie? Dlatego najpierw się zagrzałem, teraz się położyłem, poczekam, aż zgaśnie ogienek w beczce. Cały czas tutaj to wypoczęcie mi się nabija, ale jak zacznie mi temperatura spadać i będzie mniej więcej gdzieś tutaj, to go obudzę i skoczymy za darmo się ogrzać do momentu, kiedy temperatura podskoczy do 12 stopni. Jak widzimy, temperatura mi już spada, więc ja już gościa budzę. Dzień dobry. I zapierdzielamy z powrotem. Myślę, że jest to dosyć istotne. No dzięki temu no staram się, wiecie, nie zużywać swoich jakichś tam zasobów. Palę gazetami, a nie znajdźkami, bo to nie ma sensu. Gazeta w kiosku kosztuje 5 koron. Także naprawdę 5 koron na jedną gazetę to można sobie na spokojnie z palcem w nosie wziąć i ogarnąć. Jak widzimy, temperatura otoczenia już się podnosi. Już jest 9 stopni. Przed chwilą było jeszcze 8. Poczekamy do 12. Trzeba będzie docisnąć tutaj to wszystko, tak? Z pieniędzmi, żeby kupić lepsze ubrania. Cieplejsze ubrania. To jest bardzo istotna kwestia. Muszą być ubrania ciepłe. Jeżeli będziemy mieli ciepłe ubrania, najlepiej również na charyzmę, jakby dodawały, no to wtedy fajnie, wtedy żyjemy. Jak na razie to jeszcze nie umarliśmy, jest dobrze. Kiedy umieramy, to wszystkie tutaj statystyki obniżają się o 5.
Więc no lepiej tego nie robić. Lepiej mieć na stówę. No tutaj widzę, że tak nie dospaliśmy nieco. No tutaj możemy sobie sprawdzać wszystko. No dobra. Ja teraz niestety muszę chwilę tutaj postać, bo nigdzie się stąd nie ruszam. Tak naprawdę, bo jeżeli się tylko ruszę przy 9 stopniach, no to zaraz będę się wychładzał. To jest zupełnie bez sensu. Musiałbym gdzieś w terenie stanąć przy beczkach, rozpalić ogień, a to by oznaczało zużycie gazety. Tu mogę to zrobić za darmo. Więc ja sobie chwilę postoję. Popatrzę na gości. No jak coś się będzie działo, to do was wrócę. Mamy 11 stopni, to możemy w tym czasie skoczyć sobie tutaj na górę, ponieważ tutaj też są ciekawe rzeczy. W sumie mogłem pierwszego dnia też to zrobić. Tutaj mamy od drugiej strony taką szafkę, ale można otworzyć ją też tu i zgarniamy sobie wszystkie te rzeczy, które oni tutaj mają. Bo no jak widzimy, mamy alkohol i to całkiem niezły. O, wymyślasz nowy schemat. Papieros z odzysku, to się na pewno przyda. Jeżeli nas jakiś zbir zaatakuje, to powinno pomóc. I zobaczmy tutaj, co mamy. No to... O, jabłuszko. Jabłko jest istotne, jeżeli jesteśmy chorzy. Widzę, że 34% jedzenia mam, to ja sobie zjem bulionik, dlatego że bulionik daje 40, a hamburger 50. To hamburgera chcę sobie zatrzymać. No jak widzimy tutaj... aha, bulionik też na zdrowie wpływa, a hambuks? No też na zdrowie w sumie pływa. To wiecie co, to zjem tego hamburgera, już niech będzie, bulionik zastawię na później, 84%. To jak spadnie mi do 60, to zjem bulionik. No bo szkoda marnować, nie? Szkoda marnować. Dobra, to co my tutaj mamy? Mamy skręta jakiegoś, to może to by naszego zbira, jak nas zaatakuje, to może by powstrzymało. Zobaczmy, czy jeszcze tutaj coś by było. Ale nie pamiętam, żebym coś tutaj znajdował. Dobra, to tutaj sobie darujemy. Kicamy, temperatura nieco nam spadła. Nie tak bardzo, jak widzimy. To ja się jeszcze troszeczkę podgrzeję. I ciśniemy robić ten złom jeszcze raz. Zobaczmy tylko na wagę. 4 kilo z 22. Okej. Dobra. Ciśniemy, biegniemy, proszę państwa. Miejmy nadzieję, że jakoś tam za bardzo się nie wychłodzę. W razie czego to mam jeszcze awaryjnie tam troszeczkę gazet, tak żeby jedną gazetę wrzucić i troszeczkę się tam ogrzać. Jaki ja mam teraz cel? Celem jest to, żeby zdobyć jak najwięcej, możliwie jak najwięcej pieniędzy. Po co? Po to, aby kupić sobie coś z ubrania, coś lepszego. Coś lepszego, co pozwoli mi nie wychładzać się, to jest jedna kwestia. A druga kwestia, co pozwoli mi ogarniać temat, proszę państwa, charyzmy. Dobra, gościu rzucił 18, bardzo fajnie. Pornolka trzeba będzie jakiegoś kupić. Iść pryć. No, pani może by coś dała? No wiesz co? Weź ciebie zołza. Nie. Słuchaj. Jakbyś do mnie przyjechała do kartonu, to inaczej byś mówiła nie. Byłoby tak. Dobra, gościa nie ma. Ale nie wiem, czy to oznacza, że go nie ma, bo nie pracuje, czy... Dobra, no spróbujmy ryzyk fizyk. Kurczę. Delikatnie. Ach. Zaraz wszystkie wytrychy zepsuję. Ale się uwzięło. O, brak wytrychów. No i dupa ja się, no. No i nie udało mi się. No to co, no to... W takim wypadku ja zdejmuję... Aha, ten śmietnik jest zamknięty. A nie, nie jest zamknięty. Dobra, trzeba chwilę pogrzebać po śmietnikach. Jeszcze w sumie tego nie robiliśmy. Zdejmuję czapkę, bo nie chcę jej poharatać za bardzo. No i zobaczmy, co my tutaj możemy... O, tego nie ruszamy. Co jest? Coś jest? Co, to twój śmietnik jest? Przecież tam... Nie wiedziałem, przepraszam, na razie. No, dobra. No dobra, możemy w ten sposób zagadać. Cóż, to chyba nie może być własność prywatna, nie wygląda na taką. Mam już tego dość, ciągle się ktoś tu zakrada. Dobra, no nic, niech wezwie policję, nie ma problemu. Jesteśmy, proszę państwa, na policji.
I w tym momencie możemy sobie sprawdzić, jak wygląda sytuacja tutaj z naszym wypróżnianiem się. 20%, tak? 20%. No nie wiem, czy my byśmy potrzebowali, czy nie potrzebowali. W każdym razie mógłbym się przespać, ale to ja się wychłodzę. Dobra, wychodzimy stąd. Zamknięte? Aha, to chwilę trzeba odsiedzieć. Eś ty, synu. Dobra, i nasze rzeczy zostały zwrócone, tylko że niefortunnie leje. I teraz zastanawiam się, jak tutaj sprytnie przemknąć tak, żeby było dobrze. Dobra, lecimy. O, jeszcze sobie zagadamy. Także nic drożnego się tutaj nie stało, jeżeli chodzi o pobyt na komisariacie. Przynajmniej wy zobaczyliście, jak to wygląda. Rzeczy zostały oddane. Rzeczy oddają, chyba że jest to, powiedzmy, broń albo narkotyki, no to wtedy zarekwirują. Ale takie rzeczy właśnie tutaj, jak mamy, no to... To oddają. No nie przypuszczałem, że za grzebanie w śmietniku mnie policja zgadnie, no ale cóż. A ty. Nie chciała z nami gadać. No i chwilę sobie tutaj można postać. Ci ludzie tu co jakiś czas przychodzą. I tak jak powiedziałem, no moim celem jest ogarnięcie ciuchów. Przede wszystkim ciuchów. Ty jesteś średni. Zaryzykuję. Okej? Okay? Ale i tak nic nie dał, przy 35%. No niestety. Nie chcę za bardzo moknąć. No bo to tak jak powiedziałem. Będzie nam bardziej zimno. Dlatego wolę uniknąć. Czekajcie, czapkę ja sobie założę z charyzmą. O, skoro nie grzebię po śmietnikach, to czapkę mogę założyć. Może to coś da? Idź pryć! Weź ty niedobra, ty. Biedny człowiek, a... Ach, złapałem go. Złapałem go, ale i tak nic nie chciał dać. Zbir idzie. O, i Zbir nas wybija z takiej rozmowy. Tylko, że on nam nic nie zrobi. No właśnie. Bo jesteśmy biednym biedakiem. Nic nam nie był w stanie zabrać. Ale wybija nas z rozmowy, nie? Żeby sobie z tym poradzić, no to można wejść do jakiegoś budynku. Gdzie ten Zbir poszedł? On gdzieś tam polasł. Dobra, kicamy dalej. Czekajcie. No jakżeś mi przykro. Pani? Nic. Pan? Nic. Dobra. To czekajcie, to jak tutaj teraz sprytnie skoczyć, żeby było dobrze? I żeby za bardzo nie zmoknąć. Dobra, to możemy w sumie tutaj chwilę postać. O. Dobra, ten nic nie dał, ale przynajmniej gadka nam się wbiła i żebranie na trochę tam wyższy poziom. Ten też powinien zaraz zacząć, znaczy powinien przestać padać. O, moment, ty. Eś, ty. Czuję się jak akwizytor. Dobra, zobaczmy ten śmietnik, zdejmijmy sobie czapkę, bo nie chcę jej po prostu zniszczyć, ona się na razie przyda. No i zobaczmy. Mamy coś tutaj takiego jak właśnie siłę woli. No i tą siłą woli, możemy wciskając Q, możemy odkryć wszystkie kafelki. Aha, ale mamy jej za mało. Dobra, nie ma problemu, jest na to sposób. Guma do rzucia, której nie mam, co prawda, ale można ją zawsze kupić. W kiosku. O, tutaj nie chcą nam dać. Pan? O, pan by chciał, proszę bardzo. No to proszę dać. Nie, nic, szkoda. Szkoda. Nie. Może to ten deszcz tak na nich wpływa? Kto wie? Może tak być. Przy ładnej pogodzie chcą dawać, przy brzydkiej nie chcą? Chyba, że ich tak przypilimy. Ach, nie zdążyłem. A pan? Pan nie. O, no to do konia. ona jest średnia. No nie wiem, co mi to da. Zobaczmy. 35? Nie dała. Szkoda. Szkoda. A tutaj? Znowu? No jak znowu? Jeszcze od ciebie nie brałem. Opie, ogarnij się. Mhm. 40%, zobaczmy.
dała 25. Bardzo dziękujemy. 66 koron mamy na naszym koncie bankowym. Super. Pamiętajmy o tym, że jeszcze mamy kanapę. Bo mamy kupioną kanapę, więc jest okej. Okay. Nie, ja muszę koniecznie gdzieś znaleźć jakieś wytrychy. Ja koniecznie muszę zrobić te misje, bo to wiecie. Żeby tam się nikt nie wkurzał, nie? Langos, czy jak on tam się nazywał. No, pani? Weź się ludzie spieszą, kurczę, pada, leje. Nie mam czasu. No, te złapaliśmy w locie. 40. Dała 24, bardzo ładnie. Mamy 90. Ja bym może w tym miejscu poprzestał, chociaż ja wiem, że to kusi. Paskudztwo? Jak paskudztwo? Co ja, śmierdzę? Gdzie my tu mamy smrodek? Nie, no zaraz, no czyściutki jestem, no co to ma? Jakie paskudztwo, co? Kobieto, ty byś chciała mieć takiego paskudę w domu. No, takie rzeczy. O, pan może by co rzucił? Ten pan jest trudny, no to może być ciężko. No, no, ale przynajmniej sobie tam trochę ogarnęliśmy gadki, żebrania. Pani? Nie. Ach, tego nie zdążyłem dorwać. No, ja ci dałem, ziaraś, iść pryć. Wiecie co, ja bym może przestał tutaj zbierać. Ja bym może przestał tutaj zbierać, przeniósłbym się na starą miejscówę. No dobra, trochę zmoknę. Może ktoś tutaj po drodze coś będzie chciał dać. Mhm, no oczywiście. Nie, ten nie chce dawać. Czekajcie, bo się zgubiłem. Lecimy. Nie mam czasu. No, aha, bo ja nie mam tych wytrychów nieszczęsnych. Szkoda, wielka szkoda. No, dawaj pani, bo już, szybciutko. Już, wyskakuj z portfela. Już, bo moknę. Jest mi mokro. Ach, nioch. Dobra, ciśniemy dalej, słuchajcie. Ciśniemy. Kurde. Za bardzo się zmoczyłem. To jest dobra miejscowa tutaj. Tylko przeniesiemy się na moją. Bo jednak tu jest o wiele lepiej. O, pan policjant, to tu sprawdzimy. O, i 4 korony były. Pięknie. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że na zbira żadnego nie trafię. Ten jak wyprół. O, pana tutaj, ojej. Nie to chciałem kliknąć. No trudno, pan był i tak trudny, więc była nikła szansa na to, że coś da. No ale pani jest średnia, to może. Może nie. Czyli tutaj tylko gadka nam się podniosła. Wielka szkoda. Pan policjant, niech pan idzie z Bogiem. Krzyżyk na drogę i czekamy na następnego przechodnia. Jak znowu? Co wy pierdzielicie za głupoty? Ja bym sobie chętnie... Ile my tam mamy w ogóle tutaj? Oj, 34. Ja bym kupił pornoska. Chętnie bym kupił pornoska, tylko chciałbym trochę więcej mieć pieniędzy. No i niech ten deszcz przestanie lać, no. Przecież ja już i tak jestem przemoczony. Co potrzebujecie? Pieniędzy. Bardzo dziękuję! Dobra, mamy 111 koron. Nie jest źle. O, pani zdjęła parasolkę, schowała, to znaczy, że już przestaje padać. To bardzo, bardzo dobra wiadomość jest. Nie. A pani? Przydałoby się wysuszyć. Nie mam czas. A jednak? Dobrze. Ale mi chlupie? Kurczę, blada. Dobra, to zrobimy tak. Kupmy sobie pornoska jednego. Kupmy sobie ze 2 gazetki. Ile tam mam? 40. Przydałoby się jeszcze, jak tam z jedzeniem? Aha, mam jeszcze bulionik. Bulionik mam, spoko. Nie ma problemu. Pieniędzy. No dobra, trudno. Ech nie. Nie mam. Dobra, przydałaby mi się gdzieś jakakolwiek beczka. Mamy tutaj na dole naszą. Mógłbym nawet skoczyć na dół i ogarnąć temat. W sumie możemy to zrobić, tylko...
O, coś tak czułem, że ta pani będzie chętna. No, ale nie do dawania. Dobra, nic nie dała. A jednak dała, 11, dziękujemy. No, proszę. O, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, coś sypnęła. A pan? Pan nie. Dobra, skoczymy sobie na dół. Ja tylko, wiecie co, zdejmę czapkę. I pogrzebię trochę tu w tych śmietnikach. Tu nie. Okej. Okay. Coś tam żeśmy ogarnęli. Tu możemy sprawdzić. Tu nie. Dobra. Te szafeczki można posprawdzać. O, proszę bardzo, proszę bardzo. Pyk. I 6 wpadło. Dobrze, grzebiemy dalej. Tutaj to jest taki śmietnik trochę lepsiejszy. O, wytrych. To dobrze. O, i coś już żeśmy podarli. O, widzicie? Takie właśnie rzeczy, no. No niestety... Trzeba się z tym liczyć. Drugi wytrych. I okej. Okay. Zadanie zaktualizowane. Zaraz zobaczmy to zadanie. Jak tutaj wygląda barman. Okej, możemy wrócić do Meissnera. Bardzo, bardzo dobrze, że możemy wrócić do Meissnera. Mnie to bardzo cieszy. Troszeczkę niestety, żeśmy sobie tu poharatali ciuchy, co jest niedobre. Ale skoro możemy do Meissnera wrócić, to zróbmy to. To wiecie co, to ja nie będę w tym momencie palił, nie będę w tym momencie palił u nas w beczce, tylko ogrzeję się i wysuszę za darmożkę. Ale najpierw, zanim to nastąpi, to pogadamy z Meissnerem. W sprawie tego życiodawcy. Masz wszystko? Chyba tak, udało mi się ocalić trochę resztek, pora żebyś ty się wykazał. Dobra, wlejmy wszystko tutaj, wstrząśnij, nie mieszaj. Bardzo sprytnie, dzięki. No i mamy zadanie ukończone barmana. Nie ma o czym mówić, przynajmniej nie będziesz mi się dobierał do zapasów. Mamy poznaną nową recepturę, życiodawca. Rozumiem, wszystko się układa. No to gadamy z nim dalej. Mamy tutaj 16 zaufania. Do 50 chciałbym dojść. To możemy tutaj sobie to... No jeżeli kogoś to tak bardzo interesuje, to może sobie pauzować film. Jakąś rozrywkę by chciał. Każdego dnia znajduję coś ciekawego. Ludzie wyrzucają wielkie skarby. Szukanie ich to świetna zabawa, wierz mi. Możesz sam spróbować, ale uważaj na szrapnele. Szrapnele? Tak, zrób nieuważny ruch, a twoja ręka znajdzie się w paskudnym... Albo podrzesz sobie ubranie. Tak czy inaczej, jak już nabierzesz wprawy, przyjdź do mnie, dam ci parę praktycznych wskazówek. Jasne, wyglądasz na kogoś, kto się na tym zna. No i okej. I dalej z nim gadamy. Dobra, tutaj nie, tutaj to jak chcecie, to sobie czytajcie. No dobra. Jeśli nie masz gdzie spać, to przynajmniej nie kładź się na ziemi. No tak, no to rzeczywiście. Sprężyny mamy mu przynieść, słuchajcie. On nam za to da takie posłanie kartonowe, tylko że tak na dobrą sprawę to my już mamy kanapę. Teraz wiem, gdzie zbudować mój własny hotel, bla bla bla. Okej. Jesteś żałosny, tak, jasne. Dobra, ucz mnie. Prowizoryczne legowisko, tu buszujący w śmieciach. To jest dosyć istotny profit, który trzeba właśnie mieć. Znaczy, który ja bym chciał mieć, ale żeby to ogarnąć, to potrzebujemy 50 zaufanie. Grzebanie w śmietnikach na poziomie 4. I 3 rumy. Więc to jest dosyć istotne. Dobra, zobaczmy w takim wypadku, jak nam z wagą 6 kilo. Okej, nie ma problemu. Kicamy się ogrzać, wysuszyć. Bardziej to wysuszyć. I mamy troszeczkę wytrychów, więc można byłoby jeszcze raz spróbować szczęścia, jeśli chodzi o... Co ty tak sapiesz? Pewnie zmęczony jest. Można byłoby spróbować szczęścia, słuchajcie, z tym. Z tym złomem nieszczęsnym, bo kurde, no nie wiem, co się tam stało. Że nie jestem w stanie tego otworzyć. Tutaj już żeśmy wybierali.
Ja tutaj sobie polatam w tym momencie, bo on tych sprężyn potrzebuje. No i teraz, słuchajcie, teraz my się możemy osuszać tutaj za darmo przy tej beczce. Nie stanowi to problemu. I tak to generalnie wygląda. No dobra, słuchajcie. Ja tutaj się osuszę. Myślę, że na dzisiaj skończymy. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o subskrypcjach. Sekcja komentarzy, jak zawsze, należy do was. I rzućcie Pabeluskowi coś na drogę! Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.